Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na rozwiązywanie pytań podstawowych na kategorię B. To są te pytania, które są jako pierwsze na egzaminie teoretycznym. I mamy tam dwa warianty odpowiedzi do wyboru, tak lub nie. Pytania rozwiązuję w aplikacji L-Testy, testy na prawo jazdy, gdzie znajdziecie całą aktualną bazę pytań. I jest to aplikacja, która jest dostępna w pakiecie razem z testami online w naszym serwisie na stronie ltesty.pl. No to co, zaczynamy. Czy jadąc samochodem osobowym możesz skręcić w prawo na tak oznakowaną drogę? Ta tablica wskazuje nam tutaj kierunek przejazdu tranzytowego, więc jak najbardziej samochodem osobowym możemy skręcić w tak oznakowaną drogę. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź tak. Czy za tym znakiem wolno Ci poruszać się z dowolną prędkością? I mamy tutaj znak, że wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, że on się kończy. Oczywiście nie mamy na polskich drogach takiej drogi, na której wolno poruszać się z dowolną prędkością, więc w tej sytuacji również nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalane znakami drogowymi? Otóż tutaj mamy znak ostrzegawczy mówiący, że będzie to skrzyżowanie dróg równorzędnych, więc pierwszeństwo nie jest ustalone znakami drogowymi. Odpowiedź brzmi więc nie. Czy możesz zatrzymać pojazd na chodniku, zostawiając przejście o szerokości 2 metrów, jeśli utrudni to ruch pieszym? Mimo, że są to aż 2 metry, to jeżeli utrudni to ruch pieszym, to i tak nie możemy w ten sposób zatrzymać pojazdu na chodniku, czyli prawidłowa odpowiedź brzmi nie. Czy zatrzymując na drodze ekspresowej pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek włączyć światła awaryjne, a w razie gdy nie jest w nie wyposażony, światła pozycyjne? Tak, mamy taki obowiązek. Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę zajmowanym pasem, jeżeli 2 pasy po prawej są wolne? Te 2 pasy po prawej stronie służą do skrętu w prawo. Jeżeli my jedziemy prosto, to jak najbardziej mamy prawo kontynuować jazdę zajmowanym pasem, ponieważ tamte pasy służą do jazdy w innym kierunku. Czyli czy wolno nam kontynuować jazdę? Tak, wolno nam kontynuować jazdę zajmowanym pasem. Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Nie ma zastosowania, ponieważ mamy tutaj sygnalizację świetlną, a sygnalizacja świetlna ma pierwszeństwo przed znakami pionowymi. I jeżeli ona jest działająca, to stosujemy się do wskazań sygnalizacji świetlnej, więc czy ma zastosowanie? Nie, nie ma zastosowania ten znak ustąp pierwszeństwa. Czy w strefie zamieszkania dozwolone jest zatrzymanie pojazdu? Tak, dozwolone jest zatrzymanie pojazdu w strefie zamieszkania. Jest to najczęściej dozwolone w wybranych miejscach, ale generalnie jest dozwolone. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? I tutaj mamy policjanta, który kieruje ruchem i on właśnie pokazał nam, że mamy dla nas ruch otwarty, czyli tak w tej sytuacji my już możemy jechać. Tutaj mamy również sygnalizację świetlną czerwoną, ale ona nas nie obowiązuje w tej chwili, bo ważniejsze są tutaj wskazania kierującego ruchem policjanta, który właśnie zezwala nam na wjazd na skrzyżowanie, czyli tak możemy kontynuować jazdę. Czy jadąc z włączonymi światłami mijania w intensywnym deszczu ograniczającym widoczność, masz prawo używać świateł przeciwmgłowych przednich? Tak, w takich warunkach mamy prawo używać tych świateł jednocześnie. Czy w tej sytuacji musisz ograniczyć zaufanie do pieszego? I tu mamy przejście dla pieszych. Na przejście wszedł pieszy. Widać, że on rozmawia przez telefon, chociaż teraz jest to już zabronione. Więc tak jak najbardziej powinniśmy ograniczyć zaufanie do pieszego. Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera? No tutaj mamy zakaz zatrzymywania się. Nie, nie możemy na chwilę zatrzymywać pojazdu na jezdni. Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych? Ten znak zabrania wyprzedzania pojazdów wielośladowych. Więc nie zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych. Prawidłowa odpowiedź brzmi więc nie. Czy w przedstawionej sytuacji sygnał zielony zwalnia Cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych? Tak, mamy tutaj sygnalizację świetlną przed przejściem, ale on nie zwalnia nas z zachowania szczególnej ostrożności. Czyli nie.
Czy ten znak drogowy uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące? Tak, dokładnie to jest właśnie ten znak, automatyczna kontrola średniej prędkości. Czy przejeżdżając obok rowerzysty wykonujesz manewr wymijania? I tutaj widzimy, że ten rowerzysta zatrzymał się na poboczu. Mamy tu więc manewr omijania, a nie wymijania, czyli prawidłowa odpowiedź to nie, ponieważ jest to omijanie, czyli przypominam, przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu lub uczestnika ruchu. Czy cofanie na drogę dwukierunkową jest zabronione? I to mamy film, na którym pojazd cofa. Nie, nie jest to zabronione. I ostatnie pytanie, które na dzisiaj przygotowałam. Czy w tej sytuacji przy niedziałającej sygnalizacji świetlnej masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu z lewej strony? I tutaj mamy niedziałającą sygnalizację i tą panią. Tak, jak najbardziej ta pani widać, że ma zamiar wejść na przejście dla pieszych, więc zgodnie z przepisami powinniśmy jej ustąpić. Czyli odpowiedź tak. I to już wszystkie pytania na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rozwiązywanie. Zachęcam do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka, gdzie przygotowujemy dla Was różne ciekawe pytania i quizy. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.